Witam wszystkich widzów. W tym filmiku pokażę, jak ustawić karmnik firmy Resan AF2009D. Na wyświetlaczu wyświetlają się duże cyferki, to jest zegar. Przyciskamy set, mrugają godziny zegara. Guzikiem adjunct ustawiamy godziny zegara, przyciskiem mode zatwierdzamy, przerzucamy na minutę. Guzikiem adjunct ustawiamy minuty zegara. Więc mamy już zegar ustawiony, przechodzimy do ustawiania karmienia. Pierwsze karmienie. Przyciskiem mode przyciskamy i wyświetla się nam mała cyfereczka 1. To jest pierwsze karmienie. I teraz ustawiamy godziny pierwszego karmienia tak samo guzikiem adjunct. Teraz przyciskamy guzik mode. Wyświetlają się nam minuty pierwszego karmienia i adjunctem tak samo ustawiamy minuty pierwszego karmienia. I teraz jak przyciskamy guzik mode, zaczyna mrugać nam mała jedyneczka, czyli pierwsze karmienie. I tu mamy albo jeden raz, albo dwa razy. Czyli jedna strzałka, jedno karmienie, dwie strzałki, dwa karmienie. I guzikiem adjunct ustawiamy. Mode zatwierdzamy. Set. I teraz przechodzimy do drugiego karmienia. Przyciskamy mode, wyświetla się nam dwójeczka, czyli drugie karmienie. Przyciskamy set i adjunctem ustawiamy godzinę drugiego karmienia. Przyciskamy jeszcze raz mode. I teraz albo jedno karmienie, albo dwa karmienia. Dwie strzałki, dwa karmienia. Przyciskamy teraz guzik mode. Mamy trzecie karmienie. Ustawiamy tak samo adjunctem godziny trzeciego karmienia. Zatwierdzamy mode, set mode i minuty trzeciego karmienia. Identycznie robimy z czwartym karmieniem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.